M25 to przenośna konsola do gier retro, która na pierwszy rzut oka obiecuje wiele. Wyposażona w 4,3-calowy ekran, procesor Rockchip RK3566, 4 GB RAM, oferuje dostęp do ponad 30 tysięcy gier oraz obsługę 25 emulatorów klasycznych platform. Brzmi to jak idealne urządzenie dla każdego miłośnika gier retro. Niestety, po bliższym przyjrzeniu się tej konsoli okazuje się, że rzeczywistość daleko odbiega od obietnic producenta. W tej recenzji omówię, dlaczego M25 rozczarowuje na wielu frontach i dlaczego warto dwa razy zastanowić się przed jej zakupem. Na etapie rozpakowania M25 można odnieść pozytywne wrażenie. Wszystko jest starannie zapakowane, co daje poczucie, że producent dba o detale. W zestawie znajduje się kabel USB oraz kabel micro HDMI, co jest miłym zaskoczeniem. Rzadko kiedy w podobnych urządzeniach znajdziemy kabel micro HDMI. Zabrakło tutaj szkła hartowanego. Niestety, pierwsze pozytywne wrażenie z unboxingu szybko znika po dokładniejszym przyjrzeniu się samej konsoli. M25 jest wykonana z taniego plastiku, co czuć od razu po wzięciu jej do ręki. Obudowa nie sprawia wrażenia solidnej, a użyte materiały wydają się być niskiej jakości. Przyciski w M25 pozostawiają wiele do życzenia. D-pad jest szczególnie problematyczny. Przy naciskaniu w lewo jest sztywny, podczas gdy w prawo jest luźny. Co więcej, D-pad działa tylko w 4, co uniemożliwia płynne ruchy po skosie, co jest dużym minusem podczas grania w gry wymagające precyzyjnego sterowania. Przyciski akcji również są bardzo słabe. Są one nie tylko mało responsywne, ale także rozmieszczone zbyt daleko od siebie, co powoduje dyskomfort podczas dłuższych sesji grania. Analogi są jedynym elementem, który wykonany jest stosunkowo dobrze. Jednakże, ich pole ruchu mogło być większe, co jest powszechnym problemem w wielu retro konsolach. Najbardziej irytującym aspektem są przyciski spustu, które często się zacinają i są bardzo luźne. Te problemy znacząco obniżają komfort gry i sprawiają, że korzystanie z M25 staje się frustrujące. Konsola całkiem dobrze leży w dłoni, co pozwala na komfortowe korzystanie przez dłuższy czas. Ich kształt i waga są dobrze wyważone, dzięki czemu nie męczy rąk nawet podczas dłuższych sesji grania. Niestety, komfort ten jest znacznie obniżany przez jakość przycisków. Ich rozmieszczenie oraz trudności w użytkowaniu sprawiają, że nawet dobrze wyważona konsola staje się męcząca w obsłudze. Ekran M25, choć na pierwszy rzut oka wydaje się wystarczający, w rzeczywistości pozostawia wiele do życzenia, zwłaszcza w przypadku nowszych gier. Rozdzielczość 480x272 pikseli powoduje, że obraz jest wyraźnie pikselowaty, co znacznie obniża jakość wizualną i może być dużym rozczarowaniem dla graczy oczekujących bardziej wyrafinowanej grafiki. Jednakże w przypadku starszych gier, takich jak SNES, ekran sprawia całkiem przyzwoite wrażenie retro. W tych grach pikselowa grafika jest wręcz pożądana i dodaje autentycznego uroku. Ponadto w grach NES nie musimy korzystać ze spustów czy analogów, co sprawia, że granie jest całkiem komfortowe. W takich przypadkach M25 może rzeczywiście dostarczyć satysfakcjonujących doświadczeń, przypominając klasyczne czasy gier wideo. Bateria w M25 to kolejny element, który może budzić mieszane uczucia. Pojemność 3000 mAh wystarcza na od 2 do 4 godzin rozgrywki, w zależności od intensywności gry. Przy mniej wymagających grach retro, takich jak te z NES, można liczyć na około 4 godziny użytkowania. Jednak w przypadku nowszych i bardziej wymagających tytułów, czas ten skraca się do około 2 godzin. Emulacja na M25 jest jednym z kluczowych aspektów tej konsoli i niestety jej jakość jest zróżnicowana. Gry do PlayStation 1 działają całkiem dobrze, podczas testów nie zauważyłem większych problemów, a rozgrywka była płynna i bez większych zakłóceń. Niestety, sytuacja zmienia się w przypadku gier z PlayStation Portable. Tutaj zaczynają się pojawiać problemy. Gra GTA Vice City Stories działa z podobnymi spadkami płynności, co może być uciążliwe, ale jest wciąż grywalna. Jednakże w przypadku bardziej wymagających tytułów, takich jak God of War, konsola ma poważne trudności. Gra jest mało grywalna z powodu znacznych spadków klatek na sekundę oraz występowania artefaktów graficznych, co znacznie obniża jakość rozgrywki. System operacyjny M25 to niestety kolejna porażka tej konsoli. Opcje emulatora są ograniczone jedynie do zapisywania gry i wczytywania save'ów, co znacząco ogranicza możliwości dostosowania rozgrywki do własnych potrzeb. Ustawienia systemu również są skromne. Jedyne dostępne opcje to zmiana jasności ekranu oraz zmiana języka. Chociaż miłym zaskoczeniem jest obecność języka polskiego, to w sumie niewiele tu mieli do przetłumaczenia. Problemem też są tytuły gier, na przykład gra Crash Bandicoot jest opisana jako Crash Wolf, a God of War Chains of Olympus jest przedstawiona jako God of War 2. Te błędy mogą wprowadzać użytkowników w błąd i dodatkowo obniżają ogólną jakość doświadczenia z konsolą. Podsumowując, M25 to konsola pełna rozczarowań. Od taniej jakości wykonania przez problemy z przyciskami i spustami, po słabą jakość ekranu w nowszych grach oraz ograniczony i błędny system operacyjny. Trudno zrozumieć, jakim cudem ta konsola kosztuje aż 300 zł. Zwłaszcza, gdy na rynku dostępne są znacznie lepsze alternatywy, takie jak R36S, którą widzicie w tle, która kosztuje tylko 100 zł na wyprzedażach i oferuje znacznie wyższą jakość i lepsze możliwości emulacji. Komu można polecić M25? Może jedynie najbardziej zagorzałym miłośnikom retro gier NES, którzy cenią sobie autentyczny pikselowy wygląd i nie wymagają precyzyjnych przycisków oraz zaawansowanych funkcji systemowych. W przeciwnym razie warto poszukać lepszych i tańszych alternatyw dostępnych na rynku. W razie czego link zostają w opisie pod filmem.